Bum, cześć, siema, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio zbudowaliśmy taki oto domek, jaki znajduje się za mną. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to zapraszam was do poprzedniego odcinka. A dzisiaj przerobimy sobie kuźnię. Znaczy ten domek możecie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku, a dzisiaj przerobimy sobie kuźnię. Z takiej oto kuźni zwykłej przerobimy ją na modern, ale to już nie będzie kuźnia, tylko willa. I będzie ona wyglądała w taki oto sposób, jaki jest tutaj. Troszkę inaczej, nieco odbiegająco od tych domków, które już wcześniej robiliśmy. Niemniej jednak wygląda mega, mega spoko. Tak trochę starałem się trochę, wiecie, uwypuklić niektóre ściany i tak dalej, ale wyszło naprawdę moim zdaniem super. W środku jest całkiem sporo miejsca, bo jak na kuźnię, która ma wymiary 8x10, a takie wymiary zachowałem, to jest tu naprawdę dużo więcej miejsca niż w normalnej kuźni. No i oczywiście dobudowałem piętro. Bo na początku chciałem zrobić tak typowo, jak jest ta kuźnia, czyli tak na jeden ten, ale no to bym musiał zrobić coś takiego, jak jest tutaj i to by brzydko wyglądało, więc stwierdziłem, że skoro kuźnia, no to musi być troszkę większa, więc zrobiłem coś takiego. Także lecimy teraz na plac budowy, tutaj mamy już wszystko, ale zanim przejdziemy do budowy, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, no i oczywiście pamiętajcie, nade mną się wyświetli ostatnia piątka followersów, jeżeli chcecie do niej dołączyć, to zapraszam, link w opisie, no i oczywiście subskrybujcie ten kanał, tak jak wcześniej powiedziałem. No i co? Przechodzimy do budowania. Pamiętajcie, żeby... jeszcze jedna ważna rzecz. Ci, co nie widzieli vloga, który był w tamtym tygodniu we wtorek, to bardzo bym prosił, żebyście go obejrzeli, bo tam są bardzo ważne rzeczy, które musicie wiedzieć jako moi widzowie, bo później będziecie rozczarowani, jeżeli tego nie obejrzycie, także bardzo was proszę. Okej, tu macie tak 8x10 i tutaj jest wejście i lecimy. Na początku tutaj sobie buduję coś takiego, czyli sobie wykładam po prostu podłogę w ten sposób. I mamy coś takiego. To jest taka nasza podstawa. Niszczymy sobie ten pierwszy element, żeby mieć coś takiego. No i tutaj to zrobimy sobie coś takiego. 1, 2 przerwy, 2 i 1. I to sobie podnosimy na wysokość 11, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To tak samo. Tutaj sobie robimy 1, 2, tak żebyśmy mieli co 3, raz, dwa, trzy i tutaj robimy aż dotąd, żeby był jeden z tempu i znowu raz, dwa, trzy i na czwartym dotąd. I teraz tutaj robimy coś takiego, powiedzmy do tego klocka, o, w ten sposób, że ciach i ciach. A to sobie ciągniemy jeszcze o jeden. I mamy coś takiego, w taki oto sposób się to prezentuje. Teraz tutaj robimy jeden i jeden. Tutaj będziemy mieli wejście. W taki oto sposób. Natomiast tutaj w tym miejscu robimy sobie schodki w tą stronę i dodajemy dwa te. No i oczywiście tutaj to podmieniamy sobie te wymiary. O. W taki oto sposób, żeby to wyglądało. Tutaj wyżej natomiast robimy sobie tutaj na dwa. I tu będzie nasza szyba na 3. Tutaj z tyłu natomiast to sobie możemy połączyć, bo to nam w niczym nie wadzi. No a tutaj z tyłu robimy coś takiego, że robimy sobie z dwóch stron, tu będzie okno na 3 i lecimy po prostu do góry. No tu mi się jeden za dużo postawiło. Tutaj łączymy, no i tutaj ciągniemy w ten sam sposób, czyli do tego momentu. O. Cyk. I tutaj sobie to też przedłużamy w ten sposób. Na tej ścianie natomiast tu będziemy robili odtąd na 3, raz, dwa, trzy, właściwie na 4, bo tu będzie, kurczę, czekajcie, tak o, bo tu będzie okno, nie? I tu musi być to okno takie, wiecie, 3 na 3, więc musimy to zrobić tak trochę jakby 4 na 4, coś w ten sposób. O, no widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, to nawet na 5 wychodzi, na 5 na 5. Takie coś robimy, żeby tutaj było okno. I tutaj robimy u dołu okno 3 na 3. W taki oto sposób. Natomiast tutaj już zabudowujemy sobie całość. I tutaj w tym miejscu robimy sobie tak na 2 do góry z drewna dżunglowego. No bo ja to jest chyba pierwszy raz, jak robimy coś z drewna dżunglowego. Tak sobie myślę. Że to chyba jest pierwszy taki raz, kiedy coś takiego robimy. Tu robimy natomiast coś takiego i tutaj ponownie
przeciągamy sobie. No, powiedzmy to. A, bo dobra, już do końca sobie przeciągniemy, tylko zrobimy coś takiego. W ten sposób. I teraz u góry robimy sobie po prostu tutaj ciach, ciach, ciach. Ciach, 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 ciach z tej strony. I tutaj jeszcze z jednej, z drugiej. I tu mamy tak 4 na 3. Taki świetlik nam wychodzi. No i tak naprawdę, cóż by tu zrobić więcej? Wszystko już mamy przygotowane do tego, co byśmy chcieli zrobić. Także możemy sobie tutaj już to trochę poprzebudowywać. Tutaj możemy zamiast tego dodać sobie schodki kwarcowe. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to robię? Dlatego, że tu będą szły szyby u góry, a takie coś będzie nam lepiej wyglądało niż zwyczajny blok. Bo w tym miejscu będziemy kładli sobie, o, widzicie, szybki, nie? I żeby to po prostu lepiej wyglądało, to ja bym proponował zrobić tak jak właśnie ja, żeby tu sobie podstawić to. Tu natomiast wykładamy wszędzie sobie już białym betonem oczywiście. A, no i pamiętajcie, że ten, kto wypisze wszystkie wymiary, znaczy wszystkie wymiary, wszystkie bloki, jakie zużyłem, nie ile łącznie bloków zużyłem, tylko wszystkie bloki każdego rodzaju, że na przykład tyle betonu białego, tyle desek, tyle tego, tyle tamtego, tyle tamtego, to przypnę jego komentarz na samą górę. No i jeżeli chcecie wyświetlić się na odcinku, no to oczywiście wbijajcie na mojego Instagramka. To się wyświetlicie na początku i na końcu odcinka. Dobra, i teraz tak naprawdę zostało nam tutaj wszystko to, jak to się mówi, oszklić i dodać dekorację. Także za sekundkę to zrobimy, bo jeszcze w środku musimy jedną rzecz zrobić. No ale najpierw tutaj jeszcze podmienimy sobie na ten, jak to się mówi, na biały beton. Ok, więc co dalej? Dalej tutaj sobie wstawiamy oczywiście szybę. Tutaj od zewnątrz wstawiamy coś takiego. I teraz robimy sobie schody. Schody na górę robimy sobie w ten sposób. I tutaj możemy sobie to przeciągnąć jeszcze o jedno. I dodać tutaj szyby. Idąc dalej, zostało nam już to tylko oszklić. Także tutaj zróbmy sobie świetlik na początku. Oczywiście świetlik robimy z normalnego szkła, z tego względu, żeby tu było jasno. Tu sobie dodajemy wszędzie szyby. Tutaj również, tylko tu dodajemy w tym miejscu jak coś, nie? Nie tam w wewnętrznej części, tylko w tej zewnętrznej. No i cała reszta normalnie, także to przyspieszę. Teraz ja dam sobie od razu latarnię. Latarnię dodaję sobie w tym miejscu. Tu możecie, ale ja bym odradzał. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj teoretycznie możecie. A, bo dobra, to też dodajmy. Jak już robimy, to robimy wszędzie. Tutaj i tutaj. W takich miejscach robimy latarnię i teraz będziemy potrzebowali dżunglowych albo normalnych liści. Tu akurat polecę po normalne. I robimy sobie obudówkę w taki oto sposób, żeby przykryć te nasze listki. Natomiast w tym miejscu nie przykrywamy, tylko kładziemy sobie w taki oto sposób naszą, jak to się mówi? Trapdora? Tak. Czyli klapę. O, klapę, tego słowa szukałem. No i tak myślę, że tu jest już właściwie wszystko zrobione. Zostało nam tylko to oświetlić wewnątrz, czyli standardowo enderpałki sobie wstawiamy w wybranych przez nas miejscach. Wygląda to w taki oto sposób. Moim zdaniem, jak na przerobienie kuźni na coś takiego, to wygląda totalnie sztos. Totalnie sztos, naprawdę. Z czegoś takiego zrobić w wiosce modern coś takiego, moim zdaniem perfekto. Szczególnie, że zauważcie, że ja tak naprawdę każdy domek robię inny. Staram się, żeby każdy domek, mimo że tu te domki są bardzo podobne jeden do drugiego, to tutaj każdy z nich jest inny i jakby zupełnie inaczej wygląda. Także staram się za każdym razem zrobić dla Was coś nowego. Mam nadzieję, że to docenicie łapkami w górę. No i oczywiście zapraszam do mojego Instagrama, jeżeli chcecie się wyświetlić na odcinku. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. No i pamiętajcie, że troszkę się pozmienia teraz na kanale. Także mam nadzieję, że będziecie dla mnie wyrozumiali i dalej będziecie mnie tak chętnie oglądać jak do tej pory. Dziękuję Wam za oglądanie i życzę Wam miłego tygodnia, samych szóstek i piątek i tak dalej. I do zobaczenia już w piątek, być może na jakiejś piosence. Siemano, Rapajos i ja. Cześć.